Imperium Rzymskie było pierwszym supermocarstwem. Zmieniło świat zachodni na zawsze. Stało się modelowym przykładem globalnej dominacji. Jego wpływy były nieskończone. Z potęgą cesarstwa nikt nie mógł się mierzyć. Ale po 600 latach bycia stolicą świata, Rzymowi zagroziło zniszczenie. Miasto było oblężone. Jego mieszkańcy stanęli naprzeciw najgorszego niebezpieczeństwa, jakie mogli sobie wyobrazić. Wróg stanął u bram miasta. Stolicy świata groziła zagłada. Życie i śmierć w Rzymie. Odcinek 6. Zagłada. Obecnie jedynym światowym supermocarstwem są Stany Zjednoczone. Jednak pomimo swojego bogactwa, siły przemysłu i niedościgłego poziomu technologicznego, nie poradziło sobie z nowymi wrogami. W ostatnich dziesięcioleciach amerykańskie siły znalazły się pod ostrzałem na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Azji. Pewnego dnia przydarzyło się coś niepojętego. W serce Ameryki ugodził niszczący atak. Cały naród zamarł, przestraszony tym, co może nastąpić dalej. Tysiąc 600 lat temu, przyzwyczajeni do dominacji nad światem Rzymianie, wiedzieliby dokładnie, jak poczuli się Amerykanie. Dzisiaj pokażę wam, jak skończyła się historia najwspanialszego imperium. To opowieść o próżności, arogancji, wojnach, degeneracji i śmierci. Dowiecie się, jak w V wieku Rzymianie przestali być panami świata. Starożytny Rzym zmienił cały świat. Przez wieki starożytni Rzymianie byli w awangardzie cywilizacji, ale ich potęga nie mogła trwać wiecznie. Tereny Imperium Rzymskiego to 47 różnych krajów. Kiedy się rozpadło, cofnęło rozwój cywilizacyjny o 1000 lat. Nauka, technologia i inżynieria po prostu zatrzymały się na całe milenium. Kiedy Imperium Rzymskie upadło, jakby zgasło światło cywilizacji. Nic dziwnego, że czasy, które przyszły, nazwano mrocznymi wiekami. Oczywiście taka katastrofa nie nastąpiła w ciągu jednej nocy. Rozpad Rzymu był powolny i bolesny. Kiedy cesarstwo chyliło się ku upadkowi, nikt nie cierpiał bardziej od samych Rzymian. W roku 410 przeszli przez własny 11 września. Rzym został otoczony i trzymany w szachu dla okupu. Tysiące germańskich barbarzyńców, wizygotów, stanęło u bram miasta. Chcieli pokazać Rzymianom, kto naprawdę teraz rządzi. Ukryci za potężnymi murami, Rzymianie wstrzymali oddech. Ludzie tacy jak Juliusz, wpływowy senator, wiedzieli, jak blisko jest katastrofy. Miasto zostało odcięte od świata. Pojawił się głód. Juliusz obawiał się, że dojdzie do rozruchów. Sytuacja w Rzymie osiągała punkt krytyczny. Jak doszło do tego, że stolica świata znalazła się na kolanach? Przez ostatnie 600 lat Rzym był bezkonkurencyjną stolicą świata. Nikt nie dorównywał jego bogactwu, sile i liczbie mieszkańców.
Dzisiaj każda wielka metropolia tonie w długach. Ponad 2000 lat temu 19 rzymskich akweduktów dostarczało miastu więcej wody niż dziś dociera na Manhattan. Obecnie wielki stadion na Wembley może pomieścić 90 tysięcy widzów, tymczasem rzymski cyrk będący areną wyścigów rydwanów mógł gościć ponad 3 razy tyle, aż 320 tysięcy ludzi. Ludzie z całego świata przyjeżdżali zobaczyć Rzym. Byli pod wielkim wrażeniem metropolii. Nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Rzymskie monumenty były odbiciem politycznej potęgi. Rzym nie był tylko miastem. Przez 600 lat Rzymianie rządzili większością znanego świata. Ich wpływy rozciągały się na 4000 kilometrów od północnej Anglii po Irak. Ich niezwyciężone legiony zmiażdżyły setki plemion. Uczyniły poddanymi imperium 90 milionów ludzi. Ale po wiekach rządzenia światem Rzymianie dochowali się licznych wrogów za granicą i problemów wewnętrznych. To legło u podstaw ich klęski. Następując po sobie, słabi cesarze tylko pogarszali sytuację. W prowincjach dochodziło do buntów. Walki ciągnęły się przez dziesiątki lat. Własna arogancja, chciwość i niekompetencje rzuciły Rzymian na kolana. Wokół nich mnożyli się barbarzyńcy. W IV wieku to, co wydawało się wcześniej niepokojące, było już poważnym zagrożeniem. Barbarzyńcy przekraczali granice w rozmaitych grupach i miejscach. Było ich coraz więcej. Kiedyś Rzymianie mieli do czynienia z niewielkimi plemionami, teraz z całymi armiami barbarzyńców. Na początku Rzym starał się przystosować do nowej sytuacji. W roku 364 sam cesarz uznał, że imperium jest zbyt duże dla tylko jednego władcy. Podzielił je więc na cesarstwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu oraz zachodnie ze stolicą w Rzymie. Ale nawet to nie powstrzymało wrogów. Za sprawą perskich najeźdźców Rzymianie dobrze poznali smak porażki. Rzymianie byli też naciskani na Wyspach Brytyjskich, a germańskie plemiona rozlewały się po terytoriach dzisiejszej Francji i Hiszpanii. Największe zagrożenie stanowili Goci, którzy atakowali północne granice kraju. Jednak Rzymianie wciąż wydawali się nie doceniać zagrożenia. Rzymianie byli zbyt przekonani o własnej sile, stali się wyjątkowo aroganccy. Wynikało to oczywiście z setek lat ich niezachwianej dominacji nad światem. Zaczęli sądzić, że są niepokonani tylko dlatego, że są Rzymianami. Kiedy upadało imperium, oni wciąż niczego nie widzieli, nie potrafili się zmienić. A barbarzyńcy stanowili teraz siłę, z którą należało się liczyć. Ale kim tak naprawdę byli? Dzisiaj, myśląc o barbarzyńcach, wyobrażamy sobie bandę prymitywów, mordujących, gwałcących i grabiących wszystko na swojej drodze. Prawda była bardziej skomplikowana. Często barbarzyńcy szukali po prostu miejsca, które stałoby się ich domem. Termin barbarzyńcy ukuli jeszcze starożytni Grecy. Powstał na podstawie dźwięków typu ba, 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 z jakim kojarzono niezrozumiały język obcokrajowców. Rzymianie byli strasznymi snobami. Gładko ogoleni, przystrzyżeni i wypucowani, znacznie różnili się od zarośniętych barbarzyńców, nie wiedzących, co to łaźnia. Jeszcze dziś zdarza się nam słyszeć, że jacyś ludzie są niedomyci i zarośnięci, a więc automatycznie stoją na niższym stopniu rozwoju. Rzymianie, wywyższając się, używali właśnie wobec nich słowa barbarzyńcy. Rzymianie zwykli nie doceniać swoich wrogów. Nawet kiedy stanęli naprzeciw potężnej armii Wizygotów pod Adrianopolem w roku 378. Wydawało się, że Rzymianie mogą być pewni zwycięstwa. Cesarz Valens liczył na dodatkowe tysiące legionistów, ci jednak nie pojawiali się. Valens nie potrafił już dłużej czekać. Niecierpliwy i żądny sławy przystąpił do bitwy, która przyniosła mu śmierć, a Rzymowi upokorzenie.
zginęło około 25 tysięcy Rzymian. Jeden z ich pisarzy określił bitwę jako kres człowieczeństwa i koniec świata. Klęska pod Adrianopolem była jedną z największych, jakie kiedykolwiek poniósł Rzym. 2/3 armii zostało zniszczone. Był to poważny cios dla cesarstwa. Zaczynało mu brakować legionistów. Całe imperium odczuło po porażce pod Adrianopolem, że skończyły się czasy, kiedy rzymska armia była niezwyciężoną elitą. Barbarzyńcy przeprowadzali ataki na kolejne terytoria, a Rzymianie dramatycznie potrzebowali nowych żołnierzy, aby ich powstrzymać. Potrzebując mięsa armatniego, armia sięgnęła nawet po wieśniaków. Na początku cesarstwa życie i kariera rzymskiego żołnierza wydawały się bardzo pociągające. Teraz wydawała się zajęciem dla frajerów, bardzo ryzykownym i kiepsko płatnym. Mężczyźni za wszelką cenę starali się uniknąć służby. Na przykład tak, bez kciuka nie mogłeś przecież używać miecza. Jeśli dochodziło do tak desperackich aktów, było jasne, że w armii nie dzieje się dobrze. Kiedy rzymska machina wojenna się sypała, wydawało się jasne, że samo imperium też dłużej nie pociągnie. Tak rozpoczął się V wiek. Armia Wizygotów pod wodzą Alaryka oblega miasto Rzym. Mijają miesiące, a oni wciąż obozują pod murami. Oto Widimer, jeden z najdzielniejszych wojowników Alaryka. Ale doświadczenie na polu bitwy nie przyda się w wykonaniu zadania, które zlecił mu wódz. Alaryk zna siłę i słabości Rzymian. Jednak nawet on nie jest w stanie wziąć wielkiego miasta szturmem. Oblężenie nie przynosi efektu. Alaryk przygotowuje więc plan B. Przyznaje się do porażki i wycofuje swoje siły. Pozostawia po sobie dar. 300 najmłodszych wojowników, którzy mają zostać niewolnikami najważniejszych rzymskich senatorów. Jednym z pozostawionych jest Widimer. Oddano go Juliuszowi. Ten jeszcze nie wie, że miasto znalazło się na krawędzi największej katastrofy w historii. Niełatwo jest zachować swoją potęgę. Tak jak odkryła Ameryka w ostatnich latach, ludzie często zrażają się do obcej siły, która zdominowała ich życie. W V wieku Imperium Rzymskie borykało się z podobnym problemem. W roku 410 nawet sam Rzym był miastem zakładnikiem barbarzyńskich Wizygotów. Po długim oblężeniu plemię ustąpiło. Odchodząc, wódz Wizygotów Alaryk pozostawił prezent 300 najmłodszych wojowników jako niewolników dla rzymskich arystokratów. Wśród wojowników znalazł się Widimer. Wydawał się wagi piórkowej, ale w rzeczywistości należał do najdzielniejszych Wizygotów. Kiedyś był wojownikiem, teraz musiał służyć w domu senatora Juliusza. Po miesiącach życia na krawędzi Rzymianie wrócili do dawnego stylu życia. Z powrotem oddali się ogłupiającym hulankom.
Nie zdawali sobie sprawy, że zostali przechytrzeni. Alaryk był sprytniejszy, niż mogło się wydawać. Tak naprawdę nie wycofał się całkiem spod miasta, lecz jedynie ukrył ludzi poza polem widzenia rzymskich straży na murach. Przystąpił do realizacji swojego tajnego planu. W domu Juliusza Widimer stara się zadowalać swojego nowego pana. Spełnia rozkazy Alaryka co do Joty. Nikt nie może niczego podejrzewać. Rzym staje przed największym zagrożeniem w swojej historii, a tymczasem nigdzie nie widać cesarza Honoriusza. W rzeczywistości jest daleko stąd. Ponad 300 kilometrów na północ od Rzymu leży Ravenna. To tam mieści się dwór zachodniego cesarstwa i kryjówka władcy. Cesarz Honoriusz był niewłaściwym człowiekiem żyjącym w niewłaściwych czasach. Miał słaby charakter, nie umiał poradzić sobie z problemem ponawiających się najazdów barbarzyńców. Honoriusz uczynił Ravennę swoim domem. To było doskonałe miejsce na schronienie dla tchórzliwego cesarza. Nie było narażone na niespodziewany atak. Nie chroniły go nawet legiony, wystarczyło, że zewsząd otaczały je bagna. Tymczasem w Rzymie nikt nie jest bezpieczny przed atakiem od wewnątrz. Alaryk wciela swój plan. Na ten dzień czekał Widimer i inni niby niewolnicy. Alaryk rozkazał młodym wizygockim niewolnikom, aby wyznaczonego dnia w południe, kiedy ich panowie prawdopodobnie utną sobie drzemkę, poszli pod umówioną bramę. Mieli znienacka zaatakować strażę, i najszybciej jak się da otworzyć bramy miasta. W ciągu kilku chwil goci wdarli się do miasta. Zabójczo prosty, chytry plan Alaryka w pełni się sprawdził. Na ulicach Rzymu po raz pierwszy od 800 lat pojawili się najeźdźcy. Ktoś napisał, że czuł wtedy, jakby mordowano matkę świata. Rzymianie byli przerażeni. Ograbiono domy, podpalono budynki, część mieszkańców zabito. Ale zniszczenie Rzymu było ostatnią rzeczą, jakiej chciałby Alaryk. Tak naprawdę liczył na zawarcie sojuszu wojskowego z Rzymianami. To miała być dobrze płatna robota. Tchórzliwy cesarz nie zrobił nic. Legenda mówi, że jeden z niewolników przekazał Honoriuszowi informację, że Rzym umarł. Cesarz odpowiedział, przecież dopiero co go karmiłem. Miał na myśli swojego domowego kurczaka o imieniu Rzym. Wtedy niewolnik wyjaśnił mu, że chodziło o dostanie się miasta w ręce Alaryka. Honoriusz tylko westchnął z ulgą, a już się bałem, że chodziło o mojego kurczaka. Oto jak żałosnego cesarza doczekało się imperium. Tymczasem Rzym pogrążony był w chaosie. Pomimo paniki, Juliusz odkrył bezpieczną kryjówkę. Udało mu się nawet zabrać trochę kosztowności.
Jest jednak w szoku. Nigdy nie spodziewał się, że dożyje takiego dnia. Wkrótce Alaryk rozkazał swoim ludziom wycofać się z miasta. Plądrowanie Rzymu się zakończyło. Psychologiczny efekt, jaki wywarł najazd na Rzymianach, nie ustąpił jednak tak łatwo. Zdobycie Rzymu przez Wizygotów było wydarzeniem bez precedensu. Nikt obcy nie zajął miasta od 800 lat. Cała wielkość Imperium Rzymskiego wyobrażona była właśnie przez to miasto, jego mieszkańców, instytucje i monumenty. Nie doszło do okupacji miasta przez Wizygotów, ale i tak skutki najazdu były poważne. Podobnie jak w wypadku Nowego Jorku, gdy padły wieże WTS. Tak i tutaj zaatakowano pozornie niezwyciężone, butne, pewne siebie społeczeństwo w miejscu, gdzie najmniej się tego spodziewano. To był atak na morale tych ludzi, ich pewność siebie uleciała. Pozostało poczucie klęski. Wiadomość o zdobyciu Rzymu zrobiła wielkie wrażenie w zachodniej części cesarstwa. Okazało się, że rzecz tak pewna jak Imperium Rzymskie wcale nie musiała trwać wiecznie. Rozpoczęło się ostateczne odliczanie przed końcem Imperium. Rzym słabł coraz bardziej. Tysiące kilometrów od miasta dogorywała pewna kolonia, Brytania. Dni tego bastionu rzymskiej cywilizacji były już policzone. Brytania była częścią Imperium Rzymskiego przez 400 lat. W szczytowym okresie w prowincji stacjonowało 40 tysięcy rzymskich żołnierzy. Większość kraju zmieniła się nie do poznania. Rzymskie rządy przyniosły na Wyspach Brytyjskich prawdziwą rewolucję. Powstawały miasta, budowano wille, utwardzano drogi. Ludność prowincji wahała się między 5-8 milionami mieszkańców. Ponownie osiągnęła taki poziom dopiero w XIV wieku, tuż przed epidemią czarnej śmierci. W całym kraju kwitł rzymski styl życia. Tysiące ludzi zwariowało na punkcie centralnego ogrzewania i publicznych łaźni. W zamian odprowadzali Rzymowi podatki. Bogacze o rzymsko-brytyjskich korzeniach budowali i dekorowali wille w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że cenili rzymskie wartości i uważali się za część takiego świata. Jednym z takich ludzi jest Quintus. To ostatni z rodu brytyjskich wodzów, którzy współpracowali z Rzymianami i przyjęli ich styl życia. Mieli pokój, dobrobyt i wytworne domy. Quintus mieszkał właśnie w tego rodzaju bogato dekorowanej willi. Do dziś znajdowane są pozostałości tego eleganckiego, rzymsko-brytyjskiego stylu. Teraz, w V wieku, życie takich ludzi jak Quintus stało się nie do pozazdroszczenia. Wszystko z powodu rzymskiej armii. Rzymska obecność wojskowa w Brytanii była coraz słabsza, a ataki barbarzyńców na wybrzeża i granice lądowe coraz częstsze. Na koniec resztki rzymskiej armii odpłynęły walczyć w kolejnej niekończącej się wojnie domowej na zachodzie Imperium i nigdy już nie wróciły. Kiedy armia się spakowała, sytuacja w Brytanii zaczęła się zmieniać na gorsze.
Może nam się wydawać, że najważniejszym zadaniem rzymskiej armii była obrona granic i utrzymywanie pokoju. Ale tak naprawdę była niezbędna dla funkcjonowania całego kraju. Kiedy opuściła Brytanię, jej ekonomia zaczęła podupadać. Przez moment życie toczyło się tak jak poprzednio. Nawet bez armii Brytowie, tacy jak Quintus, pozostawali w dobrych humorach. Byli pewni, że legiony wkrótce wrócą. Nic z tego. Wtedy Brytania zaczęła się kruszyć. Bez wydających pieniądze żołnierzy i dopływu świeżej gotówki, brytyjska gospodarka załamała się. Nie stało się to w ciągu jednej nocy. Mijały dni, tygodnie i miesiące, a infrastruktura kraju powoli podupadała. Wszystko przebiegało wolniej i mniej efektywnie. Jeśli chodzi o dopływ pieniądza, padli na chytry pomysł wykorzystania już istniejących monet. Cały trik polegał na ścinaniu ich krawędzi. Resztki topiono i bito z niej nowe monety. Prawie nowe. Ale twarda waluta już nie wystarczała. Chociaż Quintus miał jej dużo, nikt jej nie chciał. Brytyjska gospodarka zaczęła opierać się na wymianie barterowej. Tylko towary miały jakąś wartość. Brytania cofnęła się w rozwoju cywilizacyjnym. Nie miała narodowej waluty przez kolejnych 400 lat. Problem, jaki pozostał po Rzymianach w krajach, które opuścili, polegał na tym, że szczególnie bogaci mieszkańcy odkrywali, że ich oszczędności są już bezwartościowe. Podobny problem wystąpił w Niemczech w dwudziestoleciu międzywojennym. Hiperinflacja spowodowała, że bochenek chleba kosztował fortunę. Tak samo wyglądała sytuacja w Rzymskiej Brytanii po tym, jak opuściły ją legiony. A sprawy miały jeszcze radykalnie się pogorszyć. Quintus właśnie usłyszał, że Wyspy Brytyjskie zostały zaatakowane. Przez długie lata Brytania znajdowała się na celowniku hord barbarzyńców, Anglów, Sasów i Jutów. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, Rzymianie podejmowali środki zapobiegawcze. Nikt nie budował tak potężnych murów bez powodu. Nie zakończyło się na jednym forcie, a na dziewięciu. Sieć obronna Fortec broniła południowego wybrzeża. Były tak potężne, że niektóre istnieją do dziś. W Portchester, niedaleko Portsmouth, mieściła się jedna z takich twierdz. Przez kolejne lata zmieniało się jej przeznaczenie, ale wciąż są to mury, które zbudowali Rzymianie ponad 1500 lat temu. Tyle, że w V wieku nie miał kto tego fortu bronić. Legiony znikły. Brytania została bezbronna. W ich miejsce ochronę nerwowym Brytom zaoferowali najemnicy. Marcus był kiedyś rzymskim żołnierzem. Kiedy jego legion opuszczał Brytanię, on zdezerterował. Miał powód, żeby zostać. Niebawem zaczął pracować dla Quintusa. Barbarzyńcy byli coraz bliżej. Jego nowy pracodawca zaczął się bać o los swego majątku. Jeśli jakaś banda najechałaby willę Quintusa, skarby dostałyby się w jej ręce. Dał więc swoje pieniądze i klejnoty nowemu ochroniarzowi i polecił je zakopać. Bogatsza część ludności Brytanii była po wyjeździe rzymskiej armii bardzo zaniepokojona. Została teraz wystawiona zarówno na ataki barbarzyńskich hord z zewnątrz, jak i na skutki buntów. Wiele bogactw ukryto z nadzieją, że przyjdą lepsze czasy, kiedy znów się przydadzą. To jednak nigdy nie nastąpiło.
Wiemy, że tacy ludzie jak Quintus zakopali swe bogactwa, ponieważ udało się je odkopać. W roku 1992 pewien człowiek, szukając zgubionego młotka, odkrył na polu w Suffolk prawdziwy skarb. Były tam tysiące rzymskich monet, biżuteria i cenna zastawa stołowa. Wszystko warte ponad milion funtów. Pośród tych precjozów znalazły się tam srebrna pieprzniczka, złota cesarzowa i tygrys ze srebra. Obecnie wart fortunę, wówczas chwilowo bezwartościowy. W V wieku rzymski styl życia odszedł w przeszłość. Rzymsko-brytyjskie elity musiały oddać władzę Sasom. Jedyny opis tych przemian znajdujemy w dziele mnicha o imieniu Gildas. Błyszczały miecze i płonęły pożary. Miasta leżały w ruinie, mury były zniszczone, ołtarze połamane, ulice pełne zakrwawionych, zmasakrowanych ciał. Ci biedni ludzie nawet nie mieli szansy na pochówek. Jedynym grobem były dla nich ruiny ich domów. Gildas w ponury sposób opisywał, co mogło się wydarzyć. Pewne jest, że potem południową Brytanią zaczęli rządzić anglosascy królowie. Światło cywilizacji zgasło. Germańscy najeźdźcy zniszczyli rzymskie osiągnięcia. Imperium Rzymskie ulegało dezintegracji. Poszczególne prowincje wymykały się z rąk cesarza. Pod koniec V wieku rola barbarzyńców uległa zmianie. Zaczęli przejmować instytucje Imperium Rzymskiego i przekształcali je w królestwa. Na ich czele stawał w miejsce cesarza barbarzyński król. W końcu zdobyty został także sam Rzym. Kolejna horda barbarzyńców, Ostrogotów, zajęła starożytną stolicę. Tym razem postanowiła zostać na dłużej. W rzymskim świecie zaszły nieodwracalne zmiany. Rzym był supermocarstwem przez 600 lat. Teraz imperium było już martwe. Ale nawet dzisiaj Rzym jest stolicą potęgi, która wciąż wpływa na nasze życie. Chrześcijaństwa. Po 600 latach bycia supermocarstwem Imperium Rzymskie upadło. Nie legło z hukiem, lecz ze skamleniem. Jego koniec zatrząsł podstawami cywilizacji na całe wieki. W VI wieku imperium, które zjednoczyło cały znany świat, było już rozszarpane przez barbarzyńskich władców. Rzymianie zapewnili wyjątkowy dobrobyt wielu mieszkańcom imperium. W nieco mniejszym stopniu, ale o wygodnym życiu, myśleli także barbarzyńcy, którzy wdarli się do cesarstwa. Rzym upadł, zachodnia część cesarstwa wpadła w ręce germańskich plemion. Co ciekawe, wykorzystywały one jednak już zastane struktury i instytucje. W pewien sposób rzymskie dziedzictwo zostało więc zachowane. Rzymianie stworzyli unikalny i niezwykły świat. Skala ich osiągnięć była tak wielka, że kiedy imperium legło w gruzach, wielu ludzi wskazywało na Rzym jako ideał.
Tak powstało coś, co nazywamy zachodnią cywilizacją. Teraz w VI wieku Goci mogą żyć jak Rzymianie. Sami Rzymianie już nie. Jedna rzecz całkowicie zmieniła ich życie. Nie strata cesarza i hordy barbarzyńców, lecz chrześcijaństwo. Nowa religia zwyciężyła pogańskie kulty i przekształciła Rzym. Chrześcijaństwo zaczynało jako jedna z naprawdę wielu tajemniczych wschodnich religii. Jednak właśnie ono zwyciężyło, całkowicie pokonało pozostałe. Oto Sextus, typowy chłopak z tamtych czasów. Został ochrzczony w ciągu 48 godzin. Ale wcale nie myśli o swojej nieśmiertelnej duszy. Chce przypodobać się pobożnemu ojcu i przejąć po nim rodzinny interes. Niestety chrześcijański sposób życia niezbyt odpowiada Sextusowi, musi więc walczyć ze sobą. W VI wieku Rzym był już głęboko chrześcijańskim miastem. Nawet nad antycznym sercem miasta dominowały chrześcijańskie kościoły. San Clemente jest obecnie jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w Rzymie. Choć wygląda jak średniowieczna bazylika, ukrywa niesamowitą historię. Pod marmurowymi posadzkami kryją się fundamenty wczesnochrześcijańskiego kościoła. Kiedy w IV wieku budowano San Clemente, chrześcijaństwo miało już przewagę. Było tak popularne, że kościół zbudowano w miejscu pogańskiej świątyni. Tym samym zatriumfowało nad swoim największym rywalem, mitraizmem. Ten męski kult płodności opierał się na wierze w Mitrę, pogańskiego boga słońca. Oto on sam, zabijający byka. To kluczowy moment dla mitologii kultu. Przez 300 lat mitraizm był jedną z najpopularniejszych religii w Rzymie. Dla Rzymian było jasne, że każdy może wierzyć w co chce, pod warunkiem, że płaci podatki, respektuje rzymskich bogów i nie praktykuje ofiar z ludzi. Ludzie mieli pełną kontrolę nad swoim życiem duchowym. Ostatecznie okazało się, że Mitra nie był w stanie rywalizować z Jezusem i obietnicą wiecznego życia. Chrześcijaństwo urosło do miana głównej religii cesarstwa rzymskiego. Wkrótce stało się jedyną uznawaną przez władzę. Pogańskie świątynie zostały zniszczone. Inne wierzenia uznano za nielegalne. Myślę, że chrześcijaństwo odniosło sukces z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie stracili wiarę w porządek społeczny i chcieli zaufać czemu innemu. Przesłanie, które przyniósł Jezus Chrystus, było proste i przekonujące. Po drugie, to wtedy, kiedy waliło się cesarstwo, powstały pierwsze Biblie, zbiory świętych pism chrześcijaństwa. Mogli po nie sięgnąć wszyscy szukający czegoś, co można wierzyć w niespokojnym świecie. Nic dziwnego, że chrześcijaństwo odniosło sukces. Ale nie wszyscy witali chrześcijaństwo z entuzjazmem. Sextus ma nadzieję, że jego ojczulek nigdy się nie dowie, gdzie spędził popołudnie. Był na stadionie na wyścigach. Od początku V wieku walki gladiatorów były zabronione, ale Rzymianie wciąż mogli oglądać swoich ulubieńców w rozpędzonych rydwanach. Oglądanie walk gladiatorów, wyścigów rydwanów i nagich ciał działało na najbardziej podstawowe ludzkie emocje i pragnienia. Na fizyczność, którą chrześcijańscy biskupi chcieli stłumić. Przed swoim chrztem Sextus wiódł grzeszny żywot. W
Ksiądz powiedział mu, że boska opatrzność nie będzie pamiętała jego błędów, o ile stanie się członkiem kościoła. Ale nie wszyscy tak na to patrzyli, szczególnie jego ojciec. Przez stulecia Rzymianie i Rzymianki widzieli w seksie radość i zabawę. Chrześcijaństwo podkreślało jednak, że należy tłumić popędy, a poświęcać się ocaleniu duszy. Kościół zabraniał seksu pozamałżeńskiego i nieprowadzącego do spłodzenia potomstwa. Seks dla zabawy stał się więc grzeszny. Ej wy, natychmiast przestańcie! Sprawdzanie, czy Sextus sypia sam, należało do obowiązków Ksawiana, jednego z niewolników. W Rzymie było ich teraz mniej. Miało to związek raczej z brakiem nowych jeńców niż chrześcijańskimi naukami. Pojawiły się jednak również nowe przepisy, które zabraniały bicia i piętnowania niewolników. Wcale nie trudno zrozumieć, dlaczego chrześcijaństwo akceptowało niewolnictwo. Nie miało ono przynieść rewolucji społecznej, a zmienić relacje między ludźmi. Mówiło, że powinieneś bardziej troszczyć się o innych, być miłym, nienapastliwym. Dlatego Rzymianie nie widzieli wielkiego rozdźwięku między długą tradycją posiadania niewolników, a podstawami chrześcijańskiego stylu życia. Teraz to chrześcijaństwo stało się nowym supermocarstwem. Inny władca rządził życiem swoich poddanych, nie cesarz, a papież. Minęło 1400 lat. Tam, gdzie kiedyś dominowały w Rzymie pogańskie świątynie, monumenty i akwedukty, dziś widać dzwonnice, iglice kościołów i krzyże. Nad wszystkim dominuje Bazylika Świętego Piotra, miejsce pielgrzymek milionów katolików. Zbudowana w miejscu wcześniejszej, mniejszej świątyni, jest symbolem potęgi chrześcijaństwa. Jej masywne kolumny oddają hołd osiągnięciom klasycznej architektury. Ale jest jeszcze większy symbol mocy i chwały Rzymu. Pomiędzy ulicami i budynkami współczesnego miasta można znaleźć Panteon, wielką świątynię rzymskich bogów. Zaprojektowana przez cesarza Hadriana i zbudowana niemal 1800 lat temu. Za wielkimi kolumnami z granitu kryje się niezwykłe wnętrze. Przez setki lat od upadku Rzymu nie pojmowano, jak powstała ta niesamowita budowla. Tymczasem tajemnica Panteonu tkwiła w czymś bardzo nowoczesnym, w betonie. Największym rzymskim osiągnięciem na polu budownictwa było użycie betonu. Dzięki niemu można było tworzyć świątynie, jakich świat jeszcze nie widział i nie zobaczył przez następne prawie 2000 lat. To odkrycie zmieniło nasz sposób myślenia o architekturze i przestrzeni. Podobnie jak San Clemente, Panteon został zmieniony w świątynię chrześcijańską. Obecnie jest najlepiej zachowanym rzymskim zabytkiem z czasów cesarstwa. Wszystkie pozostałe są w ruinie. Ale mimo tego magia Rzymu jest niezniszczalna. Jakie były najznakomitsze osiągnięcia Imperium Rzymskiego? Może miasta z ich fantastyczną architekturą, łaźniami i świątyniami? Rzymianie stworzyli mnóstwo rzeczy, które obecnie uważamy za nasze współczesne osiągnięcia. Na przykład centralne ogrzewanie. Dysponowali też rodzajem klimatyzacji. Mosty i akwedukty. System rządzenia, który utrzymywał się w Imperium przez ponad 400 lat. Literatura, która wzbogacała życie obywateli.
Mieli wspaniałe areny sportowe. Te wszystkie rzeczy wydają się dla nas symptomami nowoczesności. Dla nich też takie były. Łączy nas więcej niż moglibyśmy się spodziewać. To było niesamowite imperium. Starożytny Rzym wyprzedził swoje czasy. Ukształtował nasz język, prawa i religię. Nawet dziś to miasto jest wciąż stolicą świata dla miliarda katolików. Po upadku Imperium Rzymskiego Europa nigdy więcej nie zaznała tak długiego okresu spokoju i niezakłóconego rozwoju. Dziedzictwo Rzymu wciąż jest żywe. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Adam Węgłowski, czytał Mirosław Utta.